Dnia 22 maja 1928 roku włoski balon sterowy Italia, zaopatrzony w 3 motory, wyruszył ze swojej bazy w Kings Bay na wyspach Spitsbergen na zdobycie bieguna północnego. Po 20 godzinach lotu sterowiec dotarł do bieguna. Przez górę 2 godziny unosił się nad biegunem, a jego załoga przeprowadzała badania naukowe. Ponieważ warunki atmosferyczne zaczęły się pogarszać, ruszono w drogę powrotną. Posuwamy się naprzód bardzo powoli. Ten wściekły wiatr spycha nas z powrotem na wschód. Robimy zaledwie 40 km na godzinę. Motory i ster działają dobrze. Czecioni sprawdzał je przed chwilą. Nie ma chyba powodu do żadnych obaw. Przypuszczam, że nie ma. Zresztą wszyscy robimy, co do nas należy. Każdy pracuje usilnie i spokojnie. Niepokoi mnie tylko to stałe opadanie sterowca. Na razie nie jest to groźne. O, rozjaśnia się. Widać słońce. To chwilowe rozpogodzenie. Nowe chmury nadciągają. Żeby ten wściekły wiatr w końcu ustał. Ciągle pcha nas ku dołowi. Orgris! Słucham, generale! Stań pan przy sterze kierunkowym, a Cecioni niech przejdzie do steru wysokościowego. Dobrze, generale! Wiadrzyk, aparat radiowy w porządku? Tak jest, generale. Nadaj depesze do naszego okrętu Città di Milano. Słucham. Italia przechodzi koło północnych brzegów Spitsbergen. Powierzchnia sterowca pokryła się powłoką lodową około 1 cm grubości. Za 2-3 godziny przybędziemy do Kings Bay. Nobile. Generale, opadamy na ziemię. Co robić? Puścić wszystkie motory w ruch. Opadamy nadal. Wysokość 400 metrów. 375! Zwolnić kule balastowe! Nic nie pomaga! Opadamy! Wysokość 200 metrów! 150 metrów! Wyrzucać balast za burtę! Wyłączyć motory! 50 metrów! 20! Na próżno na statku Città di Milano oczekiwano powrotu sterowca. Mijały godziny. Radio milczało. Minął jeden dzień, drugi, trzeci. Italia nie przyleciała do bazy. Tymczasem na wielkim polu lodowym, gdzie jak oko sięgnąć mogło, piętrzyły się bryły i bloki grubego lodu, 9 ludzi, Nobile, Dehonek, Pilieri, Mariano, Zappi, Biaggi, Trojani, Cecioni, Malmgren, ocalonych z katastrofy sterowca organizował prowizoryczny obóz. Przy uderzeniu o lody rozbiła się tylna gondola sterowca, w której się znajdowali. Rozbitkowie, z których większość była ranna, zebrali rzeczy ocalałe z katastrofy i rozpostarli namiot. Spoczęli w nich ranni towarzysze. Dotkliwy, kilkunastostopniowy mróz dawał się wszystkim, zwłaszcza rannym, porządnie we znaki, zwiększając ich cierpienia. Nikt jednak nie narzekał. Rozbitkowie nie tracili nadziei na ocalenie. Uratowany i zmontowany aparat radiowy mógł przyspieszyć ratunek. Niestety sygnałów SOS nadawanych przez rozbitków
nikt nie słyszał i nie odbierał. Rozbitkowie więc wysłali patrol złożony z trzech ludzi, Malmgrina, Capiego i Mariano, w kierunku przylądka północnego. A tymczasem brak wiadomości o losach sterowca Italia poruszył cały świat. W stolicy Związku Radzieckiego w Moskwie utworzył się komitet dla ratowania rozbitków Italii. Rozpoczął on przygotowania do wyprawy ratunkowej. O tym wszystkim nie wiedział młody Misza Schmidt w Ozniesieńskiej Wochnie w guberni archangielskiej. Kończył on właśnie w dniu 3 czerwca 1928 roku budowę aparatu radiowego własnej konstrukcji. Misza, dość tego siedzenia. Późno już. Idź spać. Zaraz, mamo, zaraz. Już kończę. Tylko sprawdzić, jak działa mój nowy radioaparat. No, znowu zmajstrowałeś nowy? Po co ci ten drugi? Tamten stary źle działał. Ten nowy? No chodź, zobaczy mama, jak ten będzie pracował. No niech mama posłucha. Zaraz sprawdzimy. Ktoś woła o pomoc. O pomoc? Tak, to są sygnały wzywające na ratunek. Kto? Gdzie? Nie wiem. Zaraz sprawdzę. Może to naprawdę coś ważnego. Niech mama pisze. SOS? Italia? Nobile? SOS? Katastrofa? Wyspy? Ojej, źle słychać. No i co, i co? Urwało się. Nie mogę nic więcej złapać. Jakieś wyspy, chyba Franciszka Józefa. Italia, Nobile? To są sygnały włoskiego sterowca Italia. Nobile to jego dowódca. Może spotkało ich jakie nieszczęście. Właśnie, właśnie. Polecieli nad biegun. I dotąd nie wrócili. Widocznie, jeśli nadają sygnały SOS. A gdzie leży wyspa Franciszka Józefa? Wyspa Franciszka Józefa? Zaraz sobie przypomnę. Aha, już wiem. Wyspa Franciszka Józefa leży pod biegunem. No jej, tam przecież panują wielkie mrozy. I dlatego może być z nimi źle. Idę. Dokąd idziesz? Na pocztę. Wyślę depeszę do Moskwy, do Towarzystwa Przyjaciół Radia. Co ty, Misza? Przecież w nocy poczta jest zamknięta. Kto u nas w Ochnie nadaje w nocy depeszę? Tam pod biegunem ludzie czekają na ratunek. Każda chwila jest droga. Gdy w Moskwie odebrano depeszę Miszy Schmidta, zażądano od niego szczegółów i dosłownego tekstu. Choć wiadomość była niedokładna, ustalała jednak fakt ocalenia rozbitków i stwierdzała, że szybka pomoc jest konieczna. Dnia 7 czerwca nawiązał w końcu bezpośrednią łączność z rozbitkami okręt Città di Milano. Otrzymawszy tę wiadomość, Komitet Ratunkowy w Moskwie postanowił zorganizować dwie wyprawy ratunkowe. Jedną na lodołamaczu Maligin, drugą na lodołamaczu Krasin. Były to dwa najpotężniejsze lodołamacze w świecie. I tylko one mogły pokonać lody i przeszkody, jakie zagrażały śmiałkom chcącym ratować rozbitków. W 3 dni po gorączkowych i energicznych przygotowaniach wyruszył Maligin z Archangielska, a po 7 dniach Krasin z Leningradu. Szybko dążąc na północ, wyplynął Krasin po 12 dniach podróży na północny ocean lodowaty. W kotłowni statku panuje temperatura zwrotnikowa. Ludzie szybko rzucają węgiel na palenisko lopata za lopatą. Palacze wiedzą, że im prędzej pracują lopaty, tym prędzej statek posuwa się naprzód. Przyjemny wiaterek, co? Jak ci zimno, to wracaj do maszyn. Tam jest ciepło. 52 stopnie Celsjusza. Wygrzejesz się. Lubię ja te nasze maszyny. Polykają co prawda węgiel jak jakie smoki. 150 ton dziennie. Ale za to pracują dobrze. Jaki statek dopłynie tam, gdzie nasz Krasin? Pewnie, że żaden. Spójrz. Towarzysz Bierowskim idzie. Będzie badał wodę. Hej, towarzysze palacze, pomóżcie spuścić nam batomet. Zaraz statek się zatrzyma. Dobrze, towarzyszu, dobrze.
Towarzyszu, po co ciągle bierzecie wodę z morza tym batometrem i spuszczacie termometry? Po co? Po to, żeby dowiedzieć się, jak słona jest woda na różnych głębokościach. To bardzo ważne dla nauki. A wiecie, towarzyszu, co odkryliśmy przez spuszczanie do morza termometrów? Nie wiemy, towarzyszu. Dziś spuszczamy je 37 raz. I co się dowiedzieliśmy? Otóż to, że ciepłe wody Atlantyku dochodzą aż tu daleko na północ, do wysp Spitsbergen. I dlatego w lecie jest tu cieplej i topnieją lody. A, to ważne odkrycie, towarzyszu. Oczywiście, że ważne. No, dziękuję wam. Pewnie chcecie odpocząć. Napracowaliście się porządnie. 150 ton węgla wrzucić dziennie do pieców to nie byle jaka robota. Wrzucimy i więcej, jeśli będzie potrzeba. Wiemy, po co pracujemy. Tam ludzie czekają na ratunek. Dzielni was chłopcy. Prawdziwi radzieccy ludzie. Dziękuję za pomoc. No, nie ma za co. No, Wania, idziemy do biblioteki. Towarzyszka Worącewa pewnie już czeka na nas. Musimy jej dopomóc. O, słyszysz? Czuchnowski już gra. Lotnik, a taki z niego majster do fortepianu, co? Morowy, dzielny chłop i dobry lotnik. O, ta. A jak chodzi koło swojego aeroplanu? Niczym niańka. Aha, masz rację. Lody i lody, bez końca. Nic dziwnego. Płynęliśmy przecież w krainę lodów. Będą nam towarzyszyć aż do końca wyprawy i trzeba będzie z nimi walczyć. Nasz statek da sobie z nimi radę. Kraje lody jak ostry nóż. Ale jakie te kry grube i mają jakiś dziwny kolor. No powinny być białe, a tymczasem... Są rozmaitych kolorów. Białe, niebieskie, błękitne, zielone, a nawet i brunatne. Od czego to zależy? Czego? Od wieku lodu, od większej ilości wodorostów w wodzie przed jej zamarznięciem, od ilości soli i wielu innych jeszcze czynników. Jakie te lody jednak piękne. I groźne. A co będzie, jeśli spotkamy kry jeszcze grubsze, a pola lodowe jeszcze większe? No, miejmy nadzieję, że ich nie spotkamy. Zresztą nasz lodolamacz potrafi przebić się i przez grubsze kry. Przez te pola lodowe nie zdołamy się przebić. 3 metry grubości. Bagatelka, co? Ten lód jest zdradliwy. Na oko wydaje się cienki, a pod wodą ma 2, 3 i więcej metrów grubości. Niech licho porwie taki lód. Cała bieda w tym, że posuwamy się coraz wolniej. W ciągu 4 godzin posunęliśmy się o 100 metrów. Jak tak dalej pójdzie, ster może nie wytrzymać. I tak już jedno śmigło jest uszkodzone. Przy takiej pracy maszyny Krasina mogą się zepsuć. No więc co radzicie? Zatrzymać się. Nie, przebijacie mimo wszystko. A ja mówię przeczekać. Za tydzień, 10 dni, gdy słońce mocniej przygrzeje, pole lodowe przed nami samo zacznie pękać. Ja to samo radzę. Ale to słońce, które otworzy drogę Krasinowi do rozbitku, zniszczy również ich krę, ich schronienie. Każdy dzień powiększa niebezpieczeństwo i mękę rozbitków. Musimy się śpieszyć. Towarzyszu kierowniku, powiedzcie, jak przebić się przez te przeklęte pola lodowe. Jakiś sposób musimy znaleźć. Towarzysz Samuilowicz ma rację. Jest sposób. Jak? Ciekawi jesteśmy, co to za sposób. Widzicie te rozległe pole lodowe przed nami? To jest nasza przeszkoda. Przeszkoda dla lodołamacza. Ale dobre lotnisko dla mojego samolotu. Mamy przecież samolot! Towarzysz Czuchnowski, chcecie lecieć samolotem na poszukiwanie? Ależ to pole lodowe nie nadaje się do startu. No spójrzcie, jakie zwały lodów piętrzą się na nim. Przy takich przeszkodach jest niepodobieństwem startować. Trudno. Innego wyjścia na razie nie widzę.
A te przeszkody pomalujemy pięknie na czerwono i łatwo ich unikniemy. A jakie jest wasze zdanie, towarzyszu Egge? No cóż, innej rady nie ma. Zresztą przygotujemy dobrze pole do startu i wyładujemy samolot na lód. A jeżeli tak uważacie, to nie ma potrzeby dłużej radzić. Towarzysze, do roboty! Gdzie prezent? Rozpoczęły się prace koło przygotowania pola startowego i spuszczenia samolotu na lód. Do pracy stanęli wszyscy uczestnicy wyprawy, od palaczy do uczonych profesorów. Po kilku dniach, dzięki tej usilnej pracy całej załogi, lotnisko było gotowe. Nadszedł wreszcie czas odlotu. Czuchnowski i cztery jego towarzysze zaczęli się żegnać. Nie było żadnych mów, górnolotnych słów. Ostatni przyjacielski uścisk dłoni, pocałunek i lotnicy siedzą w aparacie. Gotów! Start! Start! Polecieli. Oby szczęśliwie wrócili. Wrócą. Czuchnowski to dobry i doświadczony lotnik. I inni, którzy z nim polecieli, też nie od dziś latają. Towarzyszu kierowniku, patrzcie. Co takiego? Z tamtej strony nadciąga mgła. Może Czuchnowski ją zauważy i wróci. Nie wróci, poleciał w przeciwną stronę. A wobec tego możemy tylko czekać. Chodźmy do aparatu radiowego. Jest połączenie z samolotem. Podchodzimy do wyspy Karola. Tu Krasin, słyszymy. Szczęśliwej drogi. Przybliżamy się do wyspy Brok. Skończyły się grube lody. Czysta, pogodna woda. Mgła, wracamy. Zauważyli mgłę. Ale czy do nas w tej mgle dolecą? Obawiam się. Połączcie się z nimi. Tu Krasin. Tu Krasin, słyszycie nas? Nie odpowiadają. Grupa Malmgrina. Grupa Malmgrina. Co? Znaleźli grupę Malmgrina? Czy to możliwe? Gdzie ją znaleźli? Grupa Malmgrina. Wyspa Karola. Odpowiadajcie. Gdzie jesteście? Nie odpowiadają. Spróbujcie porozumieć się z nimi. Gdzie jesteście? Odpowiadajcie! Nie możemy z powodu mgły dotrzeć do Krasina. Widzieliśmy grupę Malmgrina. Próbujemy lądować koło siedmiu wysp. Rozumiemy. Wyrzucamy rakiety co 5 minut. Palimy ognisko. I co? Nie odpowiadają? Niestety nie. Musimy poczekać. Pewnie gdzieś wylądowali. Oby tylko szczęśliwie. Czuchnowski nie pierwszy raz ląduje w takich warunkach. Czy zawiadomić załogę o Malmgrinie i Czuchnowskim? Poczekajmy. Może nadeślą jakąś wiadomość. Telegram! Czuchnowski! Mów Jäger, co nadają? Do naczelnika wyprawy profesora Samoilowicza. Karta numer 303. Grupę Malmgrina widzieliśmy na 80 stopniu szerokości północnej i 25 stopniu długości wschodniej na niewielkim lodowale. Ponieważ Krasin był niewidoczny, siedliśmy na pełnym nierówności lodzie mile od brzegu. Przy końcu biegu zepsuło się podwozie. Wszyscy zdrowi. Uważam za konieczne, aby Krasin natychmiast szedł na ratunek Malmgrina. My możemy poczekać. Przede wszystkim ich ratujcie. Czuchnowski. Chodźmy zawiadomić załogę.
a potem drogę na ratunek. Towarzysze, Szuchnowski odnalazł grupę Malgrina. Teraz ruszamy dalej, aby zabrać tę grupę, a potem drugą i w końcu Szuchnowskiego. W ciągu doby, mam nadzieję, dzieło będzie dokonane. No, towarzysze, do roboty, ruszamy! Maszyny zaczęły działać. Statek ruszył. Lamie lód posuwa się naprzód, ale lody stają się coraz grubsze, twardsze. Przecinanie ich trudniejsze, pochód wolniejszy. Lodolamacz jednak wytrwale zbliża się do miejsca oznaczonego przez Czuchnowskiego, gdzie na krze od 48 dni przebywają rozbitkowie. Wszyscy wylegli na pokład, wpatrując się w rozległe biele. Nigdzie ich nie widać. Wśród tych lodów trudno dojrzeć człowieka. Jeżeli Czuchnowski samolotu potrafił dojrzeć grupy Malmgrina, to i my ją odnajdziemy. Płyniemy i płyniemy wśród tej kry i tych lodów, a ich jak nie widać, tak nie widać. Po co się denerwować? Zaręczam wam, że już wkrótce będziemy blisko nich. Jeszcze raz przejrzę te lody przez lornetkę. W tej stronie nic nie widać. Same kry i lody. A w tej? Towarzysze, patrzcie! To chyba ludzie! Gdzie? Tam ludzie? Nie, to czarny kamień! Nie, to nie kamień! To na pewno ludzie! Widzę, poruszają się! Dwóch ludzi! Wymachują rękami! To ludzie! Grupa Malmgrina! Znaleźliśmy grupę Malmgrina! Uwaga! Kry się ruszają, przewrócą się. Uwaga! Zwolnić bieg! Zwolnić bieg! Stop! 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 Spuścić drabinę sznurową! Patrzcie, jest ich tylko dwóch. Jeden leży, nie może się ruszać. Nogi mam w wodzie. Uf, jak okropnie wyglądają. Wy jesteście Malmgrin? Nie, nie. Capie. Jestem Capie. Dziękujemy wam. Bardzo dziękujemy. O, nareszcie ratunek, wybawienie. Dziękujemy wam. A to kto? Komandor Marian. Chory. Bardzo chory, ma odmrożone nogi. A gdzie jest Malmgrin? Malmgrin! Pod lodami. Zginął. Taki silny i dzielny człowiek. Jaka wielka i bolesna strata. Jeść. Dajcie jeść. Od 13 dni nie mieliśmy nic w ustach. Umieramy z głodu. Piliśmy tylko wodę. Damy wam jeść, damy, ale tylko tyle, ile pozwoli doktor. Hej, towarzysze! Odprowadźcie ocalonych do kajuty. Wykąpać ich, przebrać i przenieść do lazaretu pod opiekę lekarza. Są chorzy! Rozkaz! Dziękujemy wam. Jeszcze raz dziękujemy. Towarzysze! Ruszamy na ratunek drugiej grupy! Villierego! W obozie Villieriego oczekiwano nadejścia statku lada godzina. Wkrótce depesza radiowa zawiadomiła, że Krasin jest w odległości 18 kilometrów od obozu. Towarzyszu Samoilowiczu, zdaje mi się, że powinniśmy być niedaleko obozu rozbitku. Tak, obóz jest niedaleko, ale jak go znaleźć? Drugi dzień prowadzimy tu poszukiwania i nic, żadnego rezultatu. Wiecie co, towarzyszu? No, co takiego? W obozie mają radio, niech stale podają swoje położenie. Ta, to dobra myśl. Idę do radiotelegrafu. Co mówią rozbitkowie? Podali swoje położenie. Dobrze, co więcej? Proszą, aby Krasin dawał sygnały syrenom. Odpowiedzą dymem ogniska i rakietami. Utrzymujcie z nimi łączność. Tak jest. Idę wydać rozkaz. Nawiązaliście łączność z obozem? Tak, podali swoje położenie.
proszą o sygnale syreną. Syreną? Gdy ją usłyszą, dadzą znać sobie dymem ogniska. Kapitanie, spójrz! O tam! Dym! Obóz! Zobaczyli nas! Są zupełnie blisko! Schodki na krew! Będę gotowy! Nie przeszkadzajcie! Nie przeszkadzajcie! No już gotowy! Jestem Gilieri, kierownik obozu. Samoilowicz, kierownik radzieckiej wyprawy ratunkowej. W imieniu nas wszystkich dziękuję wam, panie profesorze, za ocalenie nas. No, teraz już dobrze. Koniec waszej biedzie. Dziękuję wam również, dzielni marynarze radzieccy. I dziękuję wszystkim ludziom radzieckim. Dziękuję.